Witam Was bardzo serdecznie z parafii ewangelicko-augsburskiej w Mrągowie. Witam Was słowem haseł dnia dzisiejszego. Słuchajcie mnie, Wy ludzie zwątpiałego serca, którzy jesteście dalecy od sprawiedliwości. Przybliżyłem moją sprawiedliwość, już nie jest daleko. Te słowa znajdujemy zapisane u proroka Izajasza w 46 rozdziale, w wierszach 12 i 13. Zaś z drugiego rozdziału listu do Tytusa, z wierszy 11 i 12, pochodzą słowa: objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności. Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. Te słowa skierował do Pana Jezusa ojciec uzdrowionego epileptyka. My jako wierzący też niejednokrotnie mamy wątpliwości, bo gdybyśmy ich nie mieli, to świat byłby przecież piękny i wspaniały. Wątpliwości miała już Ewa w raju kuszona przez węża, ale w sercach ilu wierzących pojawiają się wątpliwości, czy aby na pewno to, czego oczekuje ode mnie Bóg, czego oczekuje On w swoim Słowie, czy to rzeczywiście jest dla mnie dobre. Spójrzmy na nasze życie, na wybory, których dokonujemy. Czy one zawsze korespondują ze Słowem Bożym, a nie na przykład z naciąganą Jego interpretacją, aby usprawiedliwić swoje działanie, czy też aby uzyskać na przykład efekt politycznej poprawności. To wątpliwości względem Bożego Słowa prowadzą nas do bezbożności, bo kiedy wątpię w to, co mówi Pan Bóg, zaczynam szukać innych dróg, innych ścieżek, a niejednokrotnie zaczynam szukać zupełnie nowych fundamentów, które uzasadniałyby moje wybory i moje postępowanie. Niejednokrotnie tego oparcia szukam sam w sobie samym, ale przecież moja natura jest skażona przez grzech. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Czy ja jako człowiek jestem sprawiedliwy i prawy w każdych okolicznościach? Nie. Dlatego potrzebuję Bożej łaski okazanej mi, grzesznikowi, w Jezusie Chrystusie. Ta łaska wzywa mnie, jak pisał apostoł Paweł do Tytusa, wzywa do wyrzeczenia się bezbożności, a więc dążenia do ideału, którego nie jestem w stanie osiągnąć. Bo żyć z Chrystusem to starać się iść po Jego śladach, a nie stać się Chrystusem. Chrystusem dla samego siebie. Oto mapa. Mapa dla Twojego życia, Boże Słowo. A głosu tego, który mówi: pójdź za mną, słuchaj jako nieomylnego GPS-u, bo On chce Cię prowadzić w prawdzie i sprawiedliwości. Amen. Pochylmy głowy w modlitwie. Wszechwładny Stwórco Świata, przychodzimy dziś do Ciebie jako ludzie, którzy na swoich doczesnych drogach przypominamy stada zbłąkanych owiec. Niejednokrotnie pędzimy w owczym pędzie w nieznanym sobie kierunku i celu, a innym razem podążamy swoją drogą i nagle odkrywamy, że jesteśmy zagubieni i pogubieni w swoim życiu. Niech Syn Twój umiłowany będzie pasterzem dla nas wszystkich, abyśmy idąc za Nim mogli radować się prawdą i sprawiedliwością, doświadczając Jego miłości skierowanej do nas i dla nas. Zachowaj nas, Boże, w mocy Ducha Świętego, abyśmy odkrywali, że Słowo Twoje objawia nam drogę, po której winniśmy kroczyć, drogę, na której swoje ślady pozostawił nam Twój Syn, a nasz Pan Jezus Chrystus. Amen.